Teatr Polskiego Radia przedstawia. Choćby kiedy, kaby co, albo co, no to co? Ty to nie ma cyn, cykany, Stanisława Cylińska. To to hej, to to wej, to to, to to, to kutem. To by jej, jako, tako, tako, jako jemu. Krzysztof Kowalewski. Kiedy się szumem, tłumem, gwarem ludzkie cierpienia ustokrotnią, najdroższym na świecie towarem będzie samotność. W słuchowisku Jacka Janczarskiego Hurtownia. Dzień dobry, panie Władku. Cześć, Józek. Chwała Bogu, że jesteś. Co? Dalej zapchane. Katar pan ma. A, to zapchane. Przepchaj, Józek, ale uprzedzam, że dzisiaj ci nie zapłacę. O, nie ma najmniejszego znaczenia. No problem. Choćby kiedy, kaby co, albo co, no to co. Co to nie mocno, panie, co to nie mocno. To wej. Co by jej, jako i jemu. Bladek, słucham. Mamy, przepraszam, mamy. Do widzenia. No to trzeba powiedzieć, że jesteś niesamowicie solidny. A bo przyzwyczajam się. Nawyków nabieram. Przepychaj, bo spodziewam się tu ruchu jak na dworcu. Jakbym tak robił, tak jak tu, to by mnie wypierniczyli w godzinę. Muszę uważać. Teraz i tu trzeba się natyrać. Nie słyszę. I jeszcze ci jakiś oszust potem nie zapłaci. To znaczy, nie, ja ci zapłacę. Znasz mnie. Znam! Pod górę na razie. Ale potem na prosto, a całkiem potem z góry. Żeby tylko zdrowie mieć. Oj, grubsza robota! Coś tam siedzi! Może mysz? Albo jakieś kłaki? Nie! Przepchasz? Czekam! Przecież nie będę prób stropu! No, przepychaj. Wladek, słucham. Oczywiście. Serdecznie zapraszamy. Z VAT-em, bez VAT-u. Jak sobie klient życzy. Do widzenia. Dzień dobry! A dzień dobry! Panie Sławek. Teraz co innego. Prawda? Przyjaśniałem. Kultura! Nie to co przedtem. Pamiętam ten handel przez okno w stanie wojennym. A teraz proszę, biuro, telefon, no wszystko. A, wiejska? Ta, wiejska. 10, 20? Nie, 100. 100? No 100. Będzie wieczór przy ognisku. Dwie wycieczki z trzech i stali goście. No niech pan sam policzy. Aj, to ja nie wiem, czy dzisiaj tyle mamy. To. Jest? O, też mamy tylko 80. A niech będzie. Potnął sobie na mniejsze kawałki. Kiedy się pije, to się mało je. Będę ważył na raty. Ta waga jest do 10 kilo niestety, ale będzie nowa, w lipcu. Zimno tam? Za tymi drzwiami? -2 przy podłodze, a w górze cieplej. To na górnych półkach +2, a nawet 3. A można zrobić zimniej? No jasne, nawet do -30. O, tym pokrętłem. Brr, kostnica. Jeszcze ciepła, to znaczy zimna. Ale jak ciepła. Całą noc stałem w kolejce u producenta. Mało! 53! Nie, mało. Nie, mamy! Komputer się nie myli. Komputera nigdy nie oszukasz. Ani on ciebie nie orżnie. Bezduszna maszyna, ale wielkiej uczciwości. No. Dzień dobry. Ja w sprawie ogłoszenia. Proszę, niech pani siada. Tak? Szef zaraz wyjdzie. To hurtownia
Fladex, tak? Jak najbardziej. Ja sam czekam. Co? Bezrobotna po studiach? Skąd pan wie? No, trochę się ludzie widuje. Mężatka? Panna. I bardzo słusznie. Głodna? No, nie, dziękuję. Nie, ja nie... Ale wiejska. Najlepsza kiełbasa w województwie. Czesi to głównie po to tu przyjeżdżają. No bo góry u nich przecież ładniejsze. Rzeczywiście. 79. No, może prawdę powiedziawszy, 79 i 20 gra. Ale niech tam na dobry początek. Gotówko? Gotówko. No, i na rachunek. Rachunek. No. Pierwsza transakcja. Ja nie mogę. Prowadzę. No, ja się jednego napiję. Wie pan, ta radość to mnie tak rozpiera. Pogotowie? Co? Solidarności 3A? Już lecimy. Zatrucie mamy na Solidarności 3A. A przynajmniej się ten zatruty nawącha. Do widzenia, panie Władku. Teraz będę przychodził tylko tu. Cześć, dziękuję. Niech pan rozniesie to po mieście, że już pracujemy. I szczęść Boże hurtowni Wladek. No i Bóg zapłać. Jak pani tu weszła? Słucham? Ja z ogłoszenia. Aha. Pan dawał ogłoszenie. No ja. No młoda, dobra prezencja, komputer, faks. Aha. No i które warunki pani, że tak powiem, spełnia? Komputer, faks. A tego się obawiam. Co? Po studiach pani jest? Architektura zieleni. Aha. Ogrody, parki, trawniki. Tak. Ta praca w hurtowni nie ma z tym nic wspólnego. A... Wręcz przeciwnie. Tutaj nie ma roślinek, tylko zwierzęta. I to jakby tu powiedzieć. Nieżywe. Przerobione na boczek pod wawelską mortadelę kaszankę. Wiem. Ta bezrobotna? Tak. Ale tego się obawiam. No, przykro mi. No, mamma mia! Można strać! O, scusi! To, tam było. Rajstopy na oko, nieduża panienka. Ale kto? No kto? No bo przecież nie mamusia. No. I nie klientka. O, przecież to pierwszy dzień. A mogę tam wejść do łazienki? No nie, proszę bardzo. Dziękuję. No i bardzo mi przykro. No. Ogłoszenia. Ja bym powiedział, że ona jest za mało efektowna. No takie nic, szara mysz. Jak się na nią patrzy, to no co się robi smutno. Przyjdą inne. Kiedy wyjeżdżasz? Pojutrze pociągiem do Rzymu. A, no wieczne miasto. Będziecie tam przepychać? Nie. Restaurację będziemy budować w takim małym miasteczku pod Rzymem. Nie. Passo Scuro. Kible tam jak z bajki. Mieszkać można, włoska robota. I tak żonę z dzieciakami zostawiasz? Czepiają się mnie, drą się, że jestem romantyczna gapa. Ale chyba tak nie pojedziesz do słonecznej Italii. Jak? No tak, jak stoisz. A dlaczego nie? Tam jest ciepło, bo to południe. Wystarczą mi krótkie spodenki i podkoszulek. Wybyczę się w niedzielę na plaży jak lord. Passo scuro, mar l'azzurro. Niby góra, a jak się pcha nad morze. Właśnie dlatego ciągnie człowieka w nieznane, ciągnie w co innego. No, napiję się. Nie, dziękuję. Bo to nasz pierwszy dzień. No, no i jak? Jest kasa? Jaka kasa? No, nic nie sprzedałeś? Sprzedałem. I w dodatku były telefony. Ruszyła maszyna, kochanie! No, to jest kasa. Potrzebuję 4 miliony. No, tylko myk. Zostawili mi buty fantastyczne. No. A co ty? Butów nie masz? Mam. Tak jak i ty. No. 2 lata wszystkiego sobie odmawiamy, chorujemy jak woły, a teraz, kiedy mam już firmę, to ty mi skąpisz głupich 4 milionów na buty. Chcesz, żebym jakoś wyglądała? Ale bardzo ładnie wygląda. No, to jest okazja, nie rozumiesz? No. Rozumiem. Idę. Arrivederci, signora Sofia. Idź. I mów po polsku. Ciao. Na razie jeszcze jesteś w Polsce. Taki z niego było, jak ze mnie Amerykanka. Zosiu. No. Usiądź. No i co? Wytrzyj nos. Nie dostaniesz ani grosza.
Ani teraz, ani jutro, ani za 2 miesiące. Wybij sobie z głowy buty, sukienki, bluzki. Ja już nie mówię o takich drobiazgach jak kolczyki czy wakacje nad morzem. Tak? A Benek ma taką samą hurtownię od 3 miesięcy i już jeździ Mercedesem. Nie znam Benka. Ale to albo złodziej, albo jakiś kretyn. Nie znasz go? Bardzo inteligentny. Nic nie robi, tylko rządzi. No to niech sobie rządzi. A my będziemy pracować. Plan jest dobry. Są w nim przewidziane wszystkie niebezpieczeństwa. Będziemy mieli stałych klientów. My nigdy nie zobaczymy tej forsy. To się wyprowadź. Chyba zwariowałeś. No. To przynajmniej mi nie przeszkadzaj. To nie jest zabawa w sklep, w jaką się bawią małe dziewczynki. Mamy założone 10% od obrotu. Nie chcę tego słuchać. 10% od obrotu. Ale nie obchodzą mnie twoje obroty. Z tych pieniędzy trzeba utrzymać biuro, chłodnie, zapłacić wszystkie rachunki. No to sobie płać sam. To są koszty. Trzeba je odjąć od całości i powstaje zysk. Zysk, zysk. Mam już po kokardę twojego tego zysku. Opodatkowany. I dopiero potem, po zapłaceniu podatków, jest kasa. No to co? No, nie dasz mi tych pieniędzy? Nie dasz? Rozparły się na nich jak... A powiedziałem, 10% to nie jest mało. Przy odpowiedniej reklamie można w przyszłości ten procent... Wiem, podwyższyć? Nie, obniżyć właśnie. Powiedz to Benkowi. Życie jest krótkie. Czekasz, czekasz, aż się przeczekasz. Popatrz sobie na cmentarzu. Wtedy wyrzuca się z rynku konkurencję, zwiększa się obrót. Przy dużym obrocie wystarczy 7% i powstanie zysk. Zyski, procenty, obroty, podatki, no żygać mi się naprawdę. No, ale tutaj... na tym to polega, kochanie. No, ale jeżeli jakiś idiota zaczyna od Mercedesa i 2 sekretarek, to zawsze kończy jak bankrut i na to nie ma siły. Ja już też nie mam siły, kochanie. A czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nie. Ja nie chcę tego słuchać, chcę tylko jedno wiedzieć. Kiedy? Co kiedy? Kiedy zaczniemy oddychać? Nie wiem. Nic tego nie wie. Wierzę, że nam pójdzie. Może nawet będziemy mieli wyłączność na boczek od Węglińskiego. Wiesz, co to znaczy? Wiesz, jaki to boczek? Jak z tyłka anioła. Nie tak się umawialiśmy. Miało być inaczej. Ale jak? Inaczej gnieździmy się w 2 pokojach. Na razie wystarczy. Wszyscy się śmieją swojego, twojego tego trabanta kombi. Do czasu. Weź. Co? Rozlep to na każdym rogu ulicy, na każdym sklepie, hotelu, restauracji, domu wczasowym, na każdej stacji benzynowej. Niech wszyscy wiedzą, że ruszyła przebojowa hurtownia. Ja? Ja mam to rozlepiać? Tak, ty. Dlaczego ja? Przecież dałeś ogłoszenie. Ta szara myszka, co przyszła, nie nadaje się. Nikt za ciebie tego nie zrobi. A wiesz dlaczego? Bo cię na to nie stać. Więc zabieraj się do roboty. To się nie może udać. Uda się. Musi się nam udać. Stale cię nie ma w domu. Bo jestem tu. Tutaj muszę być, a nie tam. I w nocy też? Stoję po towar. Jakbym nie stał, to bym nie miał. W nocy? Masz. Nie. Masz na te buty. Nie potrzebuję. Zosiu, ja wiem, że ty w końcu to zrozumiesz. Nie można marnować takiej szansy. Zasmarkany kapitalizm. Same kłopoty, zgryzoty, zmartwienia. No, teraz tak, ale przekonasz się, że zaczną się kiedyś inne kłopoty. Ale to już będzie inna szkoła jazdy. Kłopoty z nadmiarem pieniędzy. Kiedy ich już będzie bardzo dużo, zaczną się problemy z tym, jak je wydać. Bo można przejeść i zapłacić podatki. Albo można je zainwestować i nie płacić nic. Ten interes jest malutkim, rodzinnym gniazdkiem. Ale to może być ogromna hurtownia. Na cały kraj. Z kiełbasą. Kiełbasiany król. A kto ci powiedział, że tu zawsze będzie kiełbasa? Ludzie jedzą przecież ser, mleko, masło, piją wodę mineralną, herbatę, prasę czytają. Zaraz. Zaraz. Co pani tu robi? O, to jest właśnie ta szara myszka. Przez cały czas tu byłam. Przebrałam się. Mnie, proszę pana, zależy na tej pracy. Daj mi te pieniądze. Mnie zależy na tych butach.
A nie mogła pani tak od razu? Tak, każda potrafi. Nie ma pan dobrego oka. Widzi pan tylko to, co pan widzi, nic poza tym. Mogę wyglądać tak, jak sobie pan życzy. Ale reszta się zgadza. To ja już powiem resztę. Mam 24 lata, wzrost 175, oczy niebieskie, włosy blond, znaków szczególnych brak, ukończone wyższe studia... Tak, trawniki, pelargonie, kaktusy, nie. Jednak pan pamięta. No. Kurs komputerowy, język angielski, znak zodiaku baran, zaraz coś jeszcze... Aha, no i jestem dyspozycyjna. No i tak w ciągu 3 miesięcy dowiem się tego, czego chcę. Mm. A może nawet więcej. To zależy, czego pan chce. Tak, aha, jeszcze jedno. Tak? Widzi pani, panie Klaudio, wyglądając w ten sposób, wprawia mnie pani w zakłopotanie. Na pewno podobnie byłoby z klientami. A chodzi o to, żeby kupowali, a nie gawędzili z panią. Więc umówmy się jutro o 7:00, bez konieczności przekonywania mnie, że się pani do tej pracy nadaje. Oczywiście. No, a więc do jutra. Do jutra, szefie. Tak, i dyspozycyjna. Mam nadzieję, synku, że nie zatrudniłeś tego rajskiego ptaka. Od jutra tu pracuję. Aj, no jak sobie chcesz, syneczku. Twoja firma, twoja decyzja. Byłaś? No byłam, byłam, ale ty mnie tam więcej nie wysyłaj. Ale mówiłem, że cię podwiozę. Ale nie o to chodzi. No, a co jest? No co? Nas wsadzą. Za co, mamuś? No bo jak to tak można, syneczku? Kupować taniej i drożej sprzedawać. To wiesz, jak to się nazywa? Kombinatorstwo, syneczku. Na to musi być jakiś paragraf. Dobrze, a odebrałaś zezwolenia? Za chwileczkę. Odebrałam, czekaj, już tylko wyjmę. O, masz tutaj, już ma. Masz. O, to. Bardzo ładnie. No. I o to chodziło. Synku, ale ty jesteś spekulant. Ale to zależy, jak na to spojrzeć. Ale dziecko, no Wladi spekulant. Właściciel firmy Wladek, spółka ZOO. Nie, ja przez ciebie umrę. Wytrzyj noc. Dobrze. Jak mi serce mi wali. Ale spokojnie. Uspokój mnie. A co mamusia chce wiedzieć? Czy to jest legalne, syneczku? A nie widziała mamusia papieru? Widzę, ale wiesz, stałam tam w długiej kolejce. To się tak nasłuchałam, jakie tam schamy straszne stoją, Władku. Mówię jakimś takim niezrozumiałym językiem. Ty wiesz, że oni tak się klepią po udach z radości, jakich firma ma stratę? Tak. No pewnie. W ten sposób zysk z następnego roku pokrywa stratę i mamy podatki z głowy. No. Ojej, to tak? To ty też byś tak chciał? No każdy by tak chciał. Aha. Oczywiście do pewnych granic. Coś trzeba fiskuszowi w końcu oddać. Ojej. Marzyłam o innej karierze dla ciebie. Tak, żebym jak ojciec był działaczem kulturalnym. A co? Specem. Od rodzimego folkloru, piewcą urody naszych pól i łąk. No. Ja dziękuję bardzo. Pracowałem 10 lat na państwowej posadzie. Bieda, nędza i same upokorzenia. A to jest moje. Ojej, syneczku, ojca to do tej pory ludzie pamiętają. Ale kto tam dzisiaj ma na to czas? Ja mam czas. Ty to nie naród. Należysz do garstki. Reszta nie chce kultury, odrzucają. Wyłuskuje z głowy, jak wesz. Reszta chce pieniędzy, żarcia, tak, samochodu. Tak. Ale to nie skończmy już tę rozmowę, bo nie ma czasu. No właśnie, wszyscy się teraz ciągle śpieszą. Tam w karetce też. W jakiej karetce? No widziałam, syneczku, wypadek. Karetka pogotowia wpadła na słup. No i co? No i z tego, co słyszałam, to nie była wina tego kierowcy, co to się zabił. Jak to się zabił? No w każdym razie się nie ruszał, nic a nic. I wyjęli go zza kierownicy, potem wygramolił się lekarz. Poznałam, bo był, wiesz, taki, syneczku, fartuchu. Znaczy cały zdrowy. No a na koniec, nie, to już. Myślałam, że zwymiotuje. Coś niewiarygodnego. Zaczęli wyjmować z tej karetki, słuchaj uważnie, kilometry zmiażdżonej kiełbasy. O rany. Pan Sławek śpieszył się do zatrucia. Znasz go? No nasz pierwszy klient i nasza pierwsza sprzedana kiełbasa. No ale tyle kiełbasy w karetce pogotowia. A mamusia pójdzie teraz i zamówi wizytówki. Dla całej rodziny. No. Oj, no tak. Szkoda, chłopak. Aż zaraz zadzwonię do szpitala.
Wladek, słucham. Jacyś Niemcy. Bitte schön. Danke. Auf Wiedersehen. Wiesz, tak prawdę powiedziawszy, to nie wiem, o co im chodziło. No, no właśnie, właśnie. No dobrze, syneczku, wytrzyj nos, a ja już wychodzę. Bolesław? Władek? Wróciłeś? Co? Zestarzałem się. A myślisz, że ty to nie? Ty przyjechałeś na stałe? Nie, na pracy. A właściwie do pracy. Dostałem 2 tygodnie wczasów w domu pracy twórczej. A ponieważ mam zamówienie na powieść od pewnego, nazwijmy to, wydawnictwa, postanowiłem tutaj tę, no, nazwijmy to, literaturę spłodzić. A jak mnie znalazłeś? W ogóle cię nie szukałem. Czysty przypadek. Widzisz, w tym domu pracy twórczej dają tylko obiady, a ja przyzwyczaiłem się, o, taka drobnostka, jeść czasem śniadania, no więc kupiłem już bułki i patrzę, a tu hurtownia Wędlin Wladek. No to wchodzę, a tu ty i tyle. To nie widzieliśmy się od matury. Od matury. No. Widziałem wywiad z tobą w telewizji. No, a niestety za to nie płacą. Więc przyjechałeś tu pisać? Powieść. A, ty zawsze miałeś talent. Co to ma być? Żyjesz, dopóki dymasz. Co? Żyjesz, dopóki dymasz. No, taki ma być tytuł. Przyznasz, że chodliwy. A o czym to będzie? Przecież słyszysz o tym, że żyjesz, dopóki... No wiesz, tak dalej. To jest naczelna teza, która... przeobleczona w pełną dwuznaczności, jakąkolwiek zresztą fabułkę, ma jaśnieć na każdej ze 120 stron, to znaczy 5,5 arkusza wydawniczego, bo tak jest w umowie. Napisać to da się łatwo, ile człowiek w trakcie nie zwymiotuje na rękopis. I właśnie ty chcesz pisać takie głupoty? No, a mam inne wyjście. Wiesz, w ilu egzemplarzach sprzedano mój ostatni tomik wierszy? W ilu? W 30. Aha, z tego ja kupiłem dla znajomych i krewnych 20 egzemplarzy. No fakt. Nie czas teraz na poezję. A, żyjesz dopóki, dalej wiesz, tak. Ma podstawowy nakład 60 tysięcy. Jeden warunek. Co 5 stron stosunek. W sumie daje to około 24 ciupkań. A każde inne... To też warunek. 10 już wymyśliłem. Och ty, a ja tu... No właśnie widzę. No, własna firma. Wędliny sprzedajesz? Na razie tak. No to od czegoś trzeba zacząć. To się dobrze składa. Dasz coś, żebym sobie mógł wsadzić w bułkę? To jasne. To wiesz co, Bolesław? To sam sobie wybierz tam. A, ty, włóż ten kożuch. Bo tam bruz za tymi drzwiami, no. Choćby kiedy kaby co, albo co, no to co? Czy to nie ma cym, cykany, czy to nie ma cym, czy co? To to hej, to to wej, to to w to 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 kutem. To by jej jako tako, tako jako jemu. No jak? Ojej, ile padliny. Że też człowiek może strawić tyle żarcia. O, utyję tu jeszcze. No jak ci się odwdzięczę? Daj spokój, Bolesław. Dam ci mój tomik. Nie. A, to stań. O rany. Z czego się śmieję? Mam 11 pomysł. On rzuca się na nie w chłodnik. Ojej, idziemy. Mama. O, towarzyszowi niedoli, jaką było liceum, kochanemu Władkowi Bolesław. No, dziękuję. No cóż, idę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wpadaj tu. Pewnie, że będę wpadał. Cześć. Choćby kiedy, kaby co, bo co, no to co.
Cyto nie mocym, cykany, cyto nie mocym, cyco. To to hej, to to wej, to to w to do to kutem. Co by jej jako tako, tako jako jemu. Chodźmy kiedy, kapyco, a po co, no to gwarem, ludzkie cierpienia ustokrotnią, najdroższym na świecie towarem będzie samotność. Ale mróz! No. Skończyłaś? Przed momentem. Jak? No super, niech pan sam zobaczy. Cicho. Bądźcie cicho, cicho. Jesteśmy bogaci! Och, dziękuję ci, miałem jednak oko. Wcale pan nie miał. Spokojnie, spokojnie, żeby nam tylko woda sodowa nie strzeliła do łbów. A w ogóle co to znaczy bogaci? Dla mnie bogactwo jest sprawą względną. Dziś bogaci, a jutro... Przestańcie gadać, jest Wigilia. O, Sławek, toż dobrze, że jesteś. Pomalowaliśmy to nasze nowe mieszkanie i tam jest teraz taki smród, że przyszliśmy tutaj. Nawet lepiej. Wszyscy są? Tu jest właściwie nasz drugi dom. Powinno być sianko pod obrusem. Tak, to ci opłatek. A, mamy pizzę. Pizza to właściwie taki grubszy opłatek. A, chcesz przełamać się, pizza? No, Pan Jezus łamał się chlebem. Bogaci. Tak łatwo powiedzieć. Pieniądze są po to, żeby robiły pieniądze. Najłatwiej wszystko przepaprać na żarcie i ciuchy. I co? Potem z tego jest nic. My musimy teraz spokojnie się zastanowić. No i urządzicie się nareszcie. No i niczego nam na razie nie brakuje. Ale zobacz, zobacz, jak inni żyją. Jakie mają domy, samochody, futra. Korzystajcie z życia. Potem już się wam nie będzie chciało. Wyjedźcie gdzieś. Gdzie niby? No na jaką wspaniałą wycieczkę. A, chyba mamusia oszalała. A kto przypilnuje interesu? A może mamy jeszcze jeździć na narty w Alpy? Co to, gór mamusi mało? A może mamy grać w golfa? Latać z kijem po polu za ciężkie pieniądze? Wystarczy, że Władek zmienił trabanta na lenówkę i nie musi tyle teraz razy obracać. No tak, tak, dobrze, dobrze. No, no. Siadajcie do stołu. No, o, siak, chodź. Dobrze. Ja tutaj, ja sobie tutaj z boczku. Cicho, tam. Cicho. Ja chcę coś powiedzieć. No proszę. Minęło 10 miesięcy od czasu otwarcia tej hurtowni. Masz tu wytrzyj nos. Co? Zaczynaliśmy praktycznie od zera. Przez 10 miesięcy pracowaliśmy wszyscy jak woły. Nie dojadaliśmy, nie dosypialiśmy. Na nic nie było czasu. Oj, nie było. Dzisiejsze nasze wyniki są lepsze niż zaplanowałem. To o wiele lepsze. Nikomu tego nie zawdzięczamy poza sobą. To my, tak, to my, to jesteśmy my. Autorami tego, co dzisiaj widać w tych papierach. To my zarobiliśmy te pieniądze. Tak. Nikt inny, tylko my. My, Klaudia, Sławek, Zosia. No i mamusia. I mamusia oczywiście też. No. I udało nam się, chociaż doszliśmy do tego, że tak powiem, zygzakiem. No, były chwile złe i dobre, dni smutne i wesołe. Tak, najważniejsze jednak, że chociaż, jak powiedziałem, zygzakiem, to jednak stale szliśmy do przodu. I cała gospodarka tego naszego nieobliczalnego kraju to jeden wielki zygzak. Chociaż na większą skalę. W naszej mini skali zrobiliśmy ogromny skok. Tak, syneczku. Jest Boże Narodzenie, Wigilia. Łamiąc się z wami tradycyjnym opłatkiem, mam taką refleksję, że Bóg nam sprzyjał. Tak, syneczku, tak. I niech sprzyja przez następne lata. W tym pięknym, rodzinnym dniu wznoszę tym szampanem toast za nasz rodzinny interes. Za wasze zdrowie, za pomyślność w życiu osobistym. 100 lat, kochani. Wytrzyj nos, syneczku.
Brawo! Bóg się rodzi, moc ubleje, a niewiasów obnażoje. Ciekawe, czy przyjdzie jakiś niespodziewany gość. Bolesław! Zawsze, kiedy przychodzę, witasz mnie z niedowierzaniem. Tak, to ja. Bolesław jest moim szkolnym kolegą. To pisarz i poeta najzdolniejszy z całej klasy. Trzeba pana przedstawiać. Proszę, proszę, niech pan siada. Właśnie zasiedliśmy do Wigilii. Zostanie pan z nami. Chętnie zostanę. Wydali ci tę książkę? Jaki to był tytuł? Przecież wiesz... Żyjesz, dopóki dymasz. I zarobił na tym to niebywałe pieniądze. Wcale nie. Jak to nie? To był prywatny wydawca. Był, bo uciekł. Zapadł się pod ziemię. I co pan teraz będzie robił? Przez jakiś czas nic. Przy tym starym domu po rodzicach jest szopa. Znalazłem w niej rolkę papy. Może załatam dach, bo kapie. A może nic nie zrobię. Cały nakład tych moich świństw poszedł pewnie na świąteczne prezenty. Ale ja też mam dla wszystkich prezenty. Najpierw dla Zosi. Co to jest? Co to jest? Proszę. Na Cinquecento. Nie chcę tego. Nie, mamusiu, ona nie chce. Nie chcę? Nie, no... Nie bądź takim świętym Mikołajem. Możemy sobie na to pozwolić. Aha. Stać nas. I po co? Po co nam samochód? Żeby raz w niedzielę pojechać pod kościół? Szkoda forsy. Mhm. Masz, masz, masz. Włóż to w firmę. Ale... No i może w reklamę. Masz, masz. Tak sobie myślę, że gdybyśmy obniżyli procent zysku do 7, to wyrzucilibyśmy z rynku i Benka, i tego z centrum. Przez krótki czas możemy stracić, ale potem klienci się na nich wypną i będziemy mieli monopol. Nie, nie, nie masz. Nie chcę tych pieniędzy na byle co. Nie chcę. Nie, niech one wykończą innych. W urzędzie skarbowym i tak mnie już traktują jak damy. Bez kolejki wchodzę. Jedno wiem, kochani, na starość człowiek nie powinien być biedny. Gdybym miał tę forsę, to bym ją po prostu przejadł i przepił. Zaraz, ja przecież mam to coś, co wyszło i przyniosłem, no. Kupiłem na targu. Na czytanie tego szkoda czasu. Potraktujcie to jako pewną ciekawostkę. Takie rzeczy czyta teraz cały naród. A ja mam też coś dla mamusi. Mój syneczku kochany. Tylko niech najpierw mamusia powie, jak mamusia to zrobiła, że tak w urzędzie skarbowym mamusię kochała. Ale wytrzyj nos najpierw. Bardzo ładnie. Tak. Mam nadzieję, że nie łapówkami. Ach, Wladi, Wladi, Wladoniu, mój kochany. Twoja matka nie jest idiotką. Sweterki im porobiłam na drutach. Co mamusia im porobiła? Sweterki, bo widzicie, wykombinowałam sobie, że taki sweterek własnej roboty to jest coś miłego i wzruszającego. Na ogół go się nie nosi, bo jest albo za mały, albo za duży, albo drapie. Drapie pod szyją, ale nie można go nie przyjąć, nie wypada. Cholera, no szkoda, szkoda, że nie wiedziałem. A co źle zrobiłam? Nie, no świetnie, tylko że ja właśnie... Mamusi kupiłem taką wełnę na sweter. Bardzo ładna. Klaudia, ty jesteś dobrym duchem tej hurtowni. Bez ciebie trudno sobie tutaj wyobrazić cokolwiek. Od nowego roku dostałeś podwyżkę. 50%. To dzięki tobie jest tutaj tak jasno i zielono. No. Dziękuję, szefie. Nie mam nic dla ciebie, Bolesław. Nie przypuszczałem, że wpadniesz. Ja naprawdę niczego nie potrzebuję. Chyba, że zaśpiewacie mi kolędę. O, to będzie najpiękniejszy prezent. A to będą i kolędy. Czekajcie. A ty, uciekła przed nim na najwyższą półkę. Tam było stosunkowo ciepło. Wolniutko szedł do niej, bo wiedział, że mu nie ucieknie. Potknął się o boczek, zawadził ramieniem owędzony schab i chwycił kawałek kiełbasy. To w chłodni się dzieje. No bo tu na to wpadł. Proszę pana,
Niech pan da spokój. A cała taka ta książka? Mniej więcej. Co trzecia strona? O, nie, co piąta. No ale najważniejsze, że Bolesław jest tutaj z nami. Chciałem to podpisać pseudonimem, ale się nie zgodzili. Chcieli pokazać, jaką subtelny poeta ma robaczywą duszę. No to napijmy się, a potem koniec. No. Wasze... Dziękuję. Wy wytrzyj nosy, syneczku. Ej, mnie dopuść. Ja muszę... Oj, maluśki, 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 kieby rękawicka, a bolitys jakoby, jakoby kawałeczek smycka. A cymuześ nie siedział u tatusia w niebie, a twój tatuś kochany, kochany nie wyganiał ciebie. Tameś jadał kukiełkę, kukiełkę z czarnuską i z miodem, a tu tok się zasila, zasila z samym jeno głodem. Tameś pijał gorzałkę, gorzałkę słodką małmazyją, a tu tok się odcęta, odcęta samy kłes napiją. Tameś leżał w pierzynce na złotym łóżecku, a tu tok ześ na sianku i w zimnym żubecku. Śpiewajmy i tańczmy mu małemu, małemu. Śpiewajmy i tańczmy mu. Zobacz, kogo tam niesie. Może tego nowego dzwonka nie widział. Święty Mikołaj! Co? Puszczaj! Puszczaj go! Co? Prosimy, prosimy! Powiedzmy sobie jasno, żeby nie było wątpliwości. Nie jestem świętym Mikołajem. Oczywiście! Taki żart! Nie zupełnie. Kim pan jest? A pan ma sztuczne wąsy. Ale to zabawne. Agencja ochrony. Co, co, co? Ale nam nie jest na razie potrzebna żadna ochrona. Bardzo się pan myli. Nie, nie, nie będziemy wydawać ciężko zarobionych pieniędzy na ochronę. Poradzimy sobie. Zresztą, co tu jest do ochraniania? Panie, 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 idź pan stąd, święta mamy. A dlatego przyszedłem. W czasie świąt potrzebny jest spokój. Przecież ten cały interes może wylecieć w powietrze. O, musiałby go ktoś wysadzić. O, może tu wybuchnąć pożar, może być napad z bronią w ręku. Policja nie daje sobie rady z gangami. Tak. Ile? O, dobre pytanie. 3% od obrotów miesięcznie. To jest mafia. Pan... jest z mafii. Jakie brzydkie słowo. Wróćmy do rzeczy. Przyszedłem w ten wigilijny wieczór, bo chciałbym stąd już wyjść z zaliczką za pół roku z góry. A od jutra chronimy was przed wszelkim złem. Dzień i noc. To nas zrujnuje! Cicho, zamknij się. Pan ma rację. A pan tu jest szefem? Tak, tak. Tam jest safe. Idziemy. Da, i z głowy.
Za 10 minut będzie tam minus 30. To go zabiję w ciągu godziny. No to dajmy mu więcej czasu. Powiedzmy 3 godzinki. Nie, dajcie pomyśleć, Boże, dajcie pomyśleć. Czy można tam wyregulować temperaturę, żeby tam było plus kilka stopni? Można. Kiedy się rozmraża, właśnie tak się robi. A jest tam coś do jedzenia? No, jakieś 30 kilo wędli. Mógłby tam posiedzieć parę dni. Dopóki by się nie zatruł jadem kiełbasianym. Chcecie go zabić? Można go zabić, oddać w ręce policji albo płacić. Płacić? Płacić? A z czego? Cały ten twój zasrany plan na kilka lat bierze w łeb. To miał być bezpieczny plan. Ja w to uwierzyłam. Nie kupiłam sobie futra, samochodu, biżuterii. Oszczędzałam na perfumach, na dezodorantach, nawet na mydle. Pan Bolesław miał rację. Lepiej było wszystko przeżreć i przechlać. Myślałam, że teraz zaciśniemy zęby, ale za to potem będziemy dobrze żyć. Tak dobrze nam szło. Tak było spokojnie. Nauczyliśmy się robić pieniądze. I co? I co teraz? A niech zdechnie ten sukin kot! Niech zesztywnieje na kość! Jakie to wszystko jest kruche. To tak, jakbyście podróżowali siedząc okrakiem na bańce mydlanej. Bańka pęka i spadasz. Czasem tak mi się śni, a czasem to mi się tak zdarza. A żeby to jasna cholera widziała! Nie, mamusiu. A niech to cholera! I to teraz? Właśnie teraz. Teraz, kiedy nareszcie będziemy mieli dziecko. Co? Coś ty powiedziała? To, co słyszałeś. Dlaczego? Dlaczego nic nie mówiłaś? Bo to miał być mój prezent dla ciebie. Sławek! Sławek, otwieraj! Będziemy płacili. Nie otwieraj! Zobacz, jak to. No, wesołych świąt! O Boże, jak tu teraz pięknie! No, co się tak patrzycie? Nie mam prezentów, bo nie mam forsy. Na nic mnie nie starczyło, ale jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Dajcie kielicha, ja też chcę wznieść toast. O, wino gazowane. Tam piłem Castel del Monte. Straszny tutaj ziom. Śnieg. Włosi by tu pozamarzali na śmierć. To tak jakby się weszło do chłodni. Cały ten kraj to jedna wielka chłodnia. No i jak wam idzie? Jak wam poszło? Nie. A tobie? Masz tę swoją BMK? Ciągle ma pan ten sam katar. A po co mi BMK? Ja się tam zakochałem. Po co mi BMK? Po co mi pieniądze? Nie przywiozłem złamanego lira. Z domu mnie wygnali. Poznałem tam taką, o Jezu, dziewczynę. Była bezrobotna, więc wziąłem ją do siebie. Przez 8 miesięcy mieszkaliśmy razem. Byliśmy na Capri, spacerowaliśmy po ulicach Mediolanu o zmroku, kochaliśmy się na plaży. Mamma mia, co za dziewczyna! Co za dziewczyna! No, co tak się patrzycie? Jakiś srat trzeba przepchać, czy co? Ja tam zaraz wracam, tylko się tutaj rozwiodę i wracam. A gangi? Mafia? A co to obchodzi takich biedaków jak ja? Chce mi się żyć, chce mi się pracować, bo ja ją kocham. Co się z wami stało? Choćby kiedy, kaby co, bo co, no to co? Czy to nie ma cym, cykany, czy to nie ma cym, czy co? To hej, to wej, to w to kutem. Co by jej jako tako jako jemu. Choćby kiedy, kaby co, albo co, no to co? Ze to nie mocym cykany, ze to nie mocym ty co? To hej, to wej, to ku temu. Co by jej jako tako jako i jemu. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Jacka Janczarskiego pod tytułem Hurtownia. Podajemy obsadę. Władek Krzysztof Kowalewski, Zosia Magdalena Wołejko, Mamusia Stanisława Cylińska, Sławek kierowca Marian Opania,
Józek Hydraulik, Krzysztof Tyniec, Klaudia, Ewa Gawryluk, Bolesław, poeta Adam Bauman, Święty Mikołaj, Włodzimierz Press. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja Marii Olszewskiej, reżyseria Wojciecha Markiewicza.